64. wideoblok błyskawiczny. Zmieniliśmy dzisiaj nieco obrazek na Greenboxie, który jest za nami, ale cały czas pozostajemy w obrębie mieszkania Łukasza Wiśniewskiego na warszawskich Mocinach. No właśnie. Guzik, a nie Greenbox. Ktoś nas oskarżył w komentarzach, że nagrywamy na Greenboxie, co jest potwarzą dla naszych operatorów, którzy dopieszczają kadry jak realizatorzy serialu House of Cards. Proszę bardzo. To jest Greenbox? Proszę pana? To jest Greenbox? Dupa, nie Greenbox. Proszę pana, to jest Greenbox? To jest, proszę pana, telewizja na żywo. Chciałem powiedzieć jedną rzecz. I zapytać pana o jedną rzecz. Kupował pan podobno dziewczyny Drągowskiemu. Jak pan z tego wybrnie? No właśnie, takie niefortunne przejęzyczenie nastąpiło. O co chodzi? Opowiadaj. Gościłem wczoraj na spotkaniu takich trzech panów, których zwolnili za gorę. Nie wiem, czy ich kojarzysz. Hat-trick podobno się teraz. Zych Zachodny Zieliński. Teraz to jakiś związek zawodowy stworzyli. Związek zawodowy pod tytułem Hat-trick. To był ich benefis. Nie wiem, czy to już koniec ich działalności. Chyba nie, dopiero się rozkręcają. I gościem miałeś być ty, no właśnie. Ale żeś nie dojechał. ale nie dojechałem. Tłumaczyłeś się gęsto. Słyszałem, że mnie szkalowano, ale nie jestem gościem, który zwykł kłaść temat na pół godziny przed eventem. Ale, no pięć, na pięć minut to rozumiem, ale na pół godziny to no jest i z braku czasu. Laku pojawiła się marna imitacja działacza. Polkowski miał sobie 5 minut. Zaprosili mnie na scenę, no i niestety, no, skończyło się jak się skończyło. Nie, ale powiedziałem jedną anegdotę, tylko że się przejęzyczyłem. O Bartku Drągowskim. Pamiętam, jak pokupowałem jeszcze dziewczynę. Twój dziewczynę. Chciałem powiedzieć, że kupowałem Bartkowi, dziewczynie Bartka Drągowskiego, okulary, a powiedziałem, że kupowałeś mi okulary. Bartkowi Drągowskiemu dziewczyny. No ja nie kupowałem mu dziewczyn. A propos tej historii, to są taśmy prawdy z tamtego wyjścia właśnie na rynek w Patras, kiedy to, jakby to powiedział Kamil Grosicki, mafia Senegal nas dopadła, no i ci przedsiębiorcy z Afryki Środkowej no dosyć szybko odkryli, że mają do czynienia z dobrym klientem, z piłkarzem reprezentacji Polski do lat 17. I było gratis za darmo? No i good price, my friend? Good price, my friend. Możecie zobaczyć teraz, jak to mniej więcej wyglądało. Tam były buty, były telefony, były słuchawki. No popatrzcie sami. One grają jak koszulki. Boy, how much for you? Ale co, wiesz, jak do czego to lejmanu? Ray-Banu, za ile? Za 4000. 4000. Nie no, a tak serio? Za 4000. Good price. No tak, obłowili się nasi Ray-Baniki za 40 zł. Tak jest. To Damian Dudała, który, no nie wiem czy dzisiaj, chyba jeszcze kopie piłkę, ale nie wiem na jakim poziomie rozgrywkowym, na pewno nie na najwyższym. No cóż, ale serdecznie go pozdrawiam, tak. Czyli co, coś w tym temacie jeszcze chciałeś wypuścić? Czy, nie, to czy... tylko dla osób, które po prostu były na tym spotkaniu może. Ale nie, bo to dla tych osób, ale ta scena to dla wszystkich sympatyków młodzieżowych reprezentacji. Na pewno, na pewno. Zresztą może też słówko o projekcie, który już niebawem startuje. ZAMO? Nie ZAMO. W twoim projekcie. W moim projekcie? Wylatujecie gdzieś coś robić, kręcić? Z naszczoną? Nie. Nie, wiem, o tym projekcie będziemy mówić jeszcze latem. Tak, wybieramy się teraz do Mariusza Stępińskiego. Pewnie go kojarzycie, to taki piłkarz FC Nantes. Nasza główna strzelba na Euro U21. No i rozpoczynamy taki, powiedzmy, mini serial promujący mistrzostwa, które odbędą się w czerwcu w Polsce. No i w pierwszym odcinku właśnie przyjrzymy się Mariuszowi Stępińskiemu. Także już niedługo będziecie mogli wypatrywać na kanale Łączy Nas Piłka materiału z tym piłkarzem i będzie tak, że jeden miesiąc to będzie jeden zawodnik. Na razie wam nie zdradzę, kto będzie w drugim odcinku. Wprawdzie w środowym meczu z Kołą Mariusz Stępiński nie zagrał ani minuty, ale właśnie idziemy po to ekipa Łączy Nas Piłka odblokować. Jedzie do Magic Francji, touch. Żeby odblokować. Nie trzeba odblokowywać w kontekście goli na pewno napastnika reprezentacji Polski Łukasza Todorczyka, natomiast pewne rzeczy trzeba wyjaśnić. Zablokować pewne rzeczy w jego bo wczoraj skandaliczna publikacja w Super Expressie, cytuję, bo muszę tutaj sprostować pewne kwestie. Na konferencji prasowej kadry znów stroił fochy, zminął rozkapryszonego dzieciaka, odmawiał odpowiedzi na zadawane pytania. Tak piszą redaktorzy Super Expressu. Otóż proszę sobie wyobrazić, że po pierwsze odmówił odpowiedzi na jedno pytanie, po drugie dziennikarz, który zadawał to pytanie, Marek Wawrzynowski, dokładnie rozumiał, dlaczego Łukasz Todorczyk nie chce udzielić mu odpowiedzi, bo wiedział, że są jakieś zaszłości z przeszłości między tymi oboma panami, bo Marek Wawrzynowski opublikował tekst kiedyś, który mówiąc bardzo oględnie, nie bardzo się spodobał Łukaszowi Todorczykowi. Kłamstwo, szkalunek, manipulacja. Kłamstwo, szkalunek, oczywiście tytuł tego artykułu Teo Tokbur nawiązuje do tego, że
rzekomo Łukasz Teodorczyk napisał brzydkiego SMS-a do dziennikarza Super Expressu. A wypuśćmy jakiś fragment z Łukaszem Teodorczykiem. No i właśnie. Może z Teodorczykiem najpierw. Z Teodorczykiem? Wesołym Teodorczykiem. No z wesołym Teodorczykiem i serdecznym Teodorczykiem. Serdecznym. Czy tak się zachowuje gbur? No właśnie, proszę zobaczyć. Jakiś jeszcze jest coś, kto chciałby cię przeprosić z naszego stolika? No nie wiem kto, powiedz mi ty. Tyś tak. Najbardziej miał. Nie, ale mnie w to nie mieszaj. To kto cię najbardziej podkręcał przy stole? Właśnie, czy jest coś taki, kto... Ty mnie najbardziej wkręcał. Ale nie ja, teraz nie mieszaj mnie jeszcze kto. Zięta. O, właśnie. Zięta. Czy przyjmujesz od niego przeprosiny, tak? Przyjmujesz. A Bartek, jeszcze masz ryżu, jaka wiesz? Jaka jest prawda? Prawda już została powiedziana. Nie, ale wiesz, to nie mieszaj prawdy w to wszystko. Jeszcze bym tutaj użył tego tematu wobec tego dziennikarzy. Prawdy ty w to nie mieszaj. No. Dokładnie, no właśnie. Nie ma co mieszać w to prawdy. Zresztą Anderlecht to jest taka drużyna, która obfituje w takie postaci barwne, powiedziałbym. Bo tak. Dzisiaj z Łukaszem Teodorczykiem prym wiedzie Frank Beck, bramkarz tej drużyny, który jest takim, no można powiedzieć, dobrym duchem tego zespołu. No ale w przeszłości no, też mamy swoje zasługi. Marcin Wasilewski był jednym z pierwszych wesołków tam w Anderlechcie razem z Juhasem Węgrem, który dzisiaj gra w Wideotonie, tak? Bo tak, w Wideotonie, obserwuję go na Instagramie cały czas. Ma dwójkę dzieci bodajże nawet. A, czyli już się trochę uspokoił. Troszeczkę się uspokoił, już chyba jest statycznym panem. Chyba nie wiem, czy na jakiś kurs trenerski nie poszedł też, coś mi się tak rzuciło w oczy. No ale to już są didaskalia. W każdym razie Marcin Wasilewski zna też dobrze innego wesołka rodem z Anderlechtu, Jonathana Leżera. I odkopałem archiwa nieistniejącej już stacji Orange Sport, jak Marcin Wasilewski opowiadał o tym, jak schowali Leżerowi samochód. Też akurat właśnie to była sytuacja wcześniejsza, gdzie żona rozbił właśnie te nieszczęsne BMW X5. Wcześniej dostał Smarta do jazdy. No i wiadomo, przyjechał pierwszy dzień od razu. Wpadliśmy na pomysł, żeby mu schować tego Smarta do kontenera. No i myślę, że się udało. Myślę, że trochę śmiechu było. Też tutaj jest, który kamerował. Losada, Argentyńczyk. Ile mu to sprawiało radości. Kilka miesięcy później sam Leżer miał niefortunne zdarzenie, jak to kiedy określił, no, po prostu źle zaparkował. No. Nawet nie na miejscu dla, nie na miejscu dla niepełnosprawnych, tylko dla miejscu dla kupujących na stacji benzynowej. Na pełnosprawnych klientów stacji benzynowej. Stacji benzynowej, dokładnie, tak to wyglądało. Dzisiaj Jonathan Leżer, to też sprawdziłem w standardzie Liège gra. No, było tam naprawdę barwnych postaci i historii, które Marcin Wasilewski sam tych czasów opowiadał. No, nakazują nam twierdzić, że jest to klub wyjątkowy pod tym względem, więc Teodorczyk się idealnie wpasował i naprawdę, i na pewno nie jest gburem szat. A teraz Standard Liège kupił Rajwana Marina, największy talent rumuńskiej piłki, i George Hadzik mówi, że to będzie najlepszy piłkarz w historii tamtejszego futbolu. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, o Czarnogórze, że potencjalnie jest lepsza, jeżeli chodzi o piłkarza, o personalia, jest lepsza od Rumunii. Od Rumunów. To właśnie ten Rajwan Marin jest taką nadzieją rumuńskiej piłki. Wiesz, jak sobie nawet spojrzałem na potencjalny środek obrony Czarnogóry w kontekście naszego marcowego meczu, o tym warto powiedzieć, no to jest Savić i Basza, czyli takie nazwiska no, mocne, no, powiedziałbym. Super, oczywiście tam się obiły uszy pewnie. Basza już trochę wiosen ma na plecach, no ale to nie zmienia faktu, że jest dobrym piłkarzem. No ale na to czekamy. Chcieliśmy też wrócić do tematu żonglenki. Czyli Jacek Marszewski musi się pojawić? Dajesz. Nie, to jeszcze raz. Jako ambasador tego konkursu. Ostatnio prezentowaliśmy Pawła Broszka, który podczas prezentacji Recreativo Huelva czarował kibiców i zachwycał swoją techniką. I pozostaniemy na Półwyspie Iberyjskim. Przenosimy się do słonecznej Sewilli, no i tam... Andaluzja. Prezentacja Brazylijczyka, to warto podkreślić, Marciano. Mariano. A cały czas mówisz Mariano. Cały czas mówię Mariano. Marciano. Marciano Italiano. Zobaczcie. No i proszę, no, niby to... Brazylijczyk, a z techniką tam... Najlepsza była jego reakcja, jak ta główka nie wyszła, no tak.
Niestety. Jakbym widział siebie trochę. No. To troszeczkę w twoim stylu, ale właśnie Piotr Buglikowski, a więc też jedna z nowych postaci w Polskim Związku Piłki Nożnej, opowiadał mi wczoraj historię, że kiedyś w Bydgoszczy, jeszcze jak Zawisza grał w drugiej lidze, było takie spotkanie biznesowe dni Bydgoszczy, czy coś w tym stylu, i zaproszono Brazylijczyka Lilo, który był wówczas największą gwiazdą zespołu, i młodego Huberta Adamczyka, który grał w juniorach Zawiszy Bydgoszcz. No i obaj panowie mieli wtedy żonglować, podbijać piłkę. No i patrząc tylko na tę żonglenkę, no to raczej bliżej do Brazylijczyka było wówczas Hubertowi Adamczykowi. Lilo tam jednak miał delikatne problemy. No ale zawsze się zachwycaliśmy w sumie, odkąd po raz pierwszy zobaczyliśmy Huberta Adamczyka, jego techniką, i trzymamy za niego kciuki w rundzie rewanżowej, bo być może będzie taką postacią bardziej właśnie znaczącą. To wczoraj mówiłem też na beneficie hat-tricka, bo się mnie pytali, kto może w przyszłości być takim talentem i czy będziemy mieli piłkarzy na poziomie międzynarodowym, jeżeli chodzi o ofensywę, o takich kreatorów gry, i mówiłem, że o to bym się nie martwił, bo dużo jest takich zawodników w młodzieżowych reprezentacjach, bardziej się boję o tyły, o takie klasyczne Hamidła, o czym też zresztą już nieraz mówiliśmy. Glikson to musi pociągnąć. Zresztą ja tutaj zaprezentuję, bo też i tak będą ci to wyciągać, a to jest ciekawe. Jedenastkę, którą Kuba Polkowski typuje na finał Mistrzostw Świata w 2026 roku. Czy tam się dostaniemy, to jeszcze tego nie wiemy, ale można gdzieś się pobawić i pogdybać. Tak wygląda ta jedenastka zaproponowana przez Kubę, i tu faktycznie tych technicznych piłkarzy na pewno nie brakuje. No, dyskutowaliśmy też na ja też kilku piłkarzy pominąłem, żeby była ta jedenastka troszeczkę ciekawsza. Wiadomo, że każdy zna Piotrka Zielińskiego, tak, i on pewnie będzie grał w tej kadrze, wówczas będzie miał 32 lata, więc tak. Będzie w takim... Na szósteczce. Jeszcze, na szósteczce będzie mógł tam porozrzucać parę piłek. No to tak ta jedenastka wygląda. Ciekawi jesteśmy waszych też opinii. Na koniec oczywiście jeszcze Jacek Marszewski. Dajesz. Nie, to jeszcze raz. I Łukasz Teodorczyk. To nie mieszaj prawdy w to wszystko. Prawdy w to absolutnie nie mieszamy. Możecie nam uwierzyć na słowo, że Teo nie jest burem, jak pisze dzisiejszy Super Ekstra. Słuchaj jakiś na koniec? Nie. Ja nic nie mam jak zwykle. Na początek mieliśmy z tymi dziewczynami. No właśnie, jest tak. Kuba kupował Bartkowi Drągowskiemu, więc jakby ktoś potrzebował towarzystwo na imprezę, to Kuba... Znany sutenek Jakub Polkowski. Mirek Szymkowiak kiedyś mówił, że jak grał w Trabzonsporze, to dziewczyny przywozili w bagażnikach, bo tam jest tak bardzo konserwatywnie i nie można było... Ja w bardziej cywilizacyjnych... Ty w bagażniku czy nie? Nie, ja statkiem z Senegalu właśnie. Okej, okay. Do zobaczenia.